Zbrodnia katyńska to jest zbrodnia dokonana na wszystkich obywatelach Rzeczpospolitej. Bez względu na ich wyznanie, bez względu na pochodzenie. Wiosną 1940 roku Józef Stalin wydał rozkaz o rozstrzelaniu blisko 22 tysięcy polskich jeńców wywiezionych do obozów NKWD. Wśród zamordowanych przez Sowietów byli m.in. oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, lekarze, prawnicy, urzędnicy, profesorowie, nauczyciele i duchowni. Prawda o tej nieludzkiej zbrodni miała nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Są na pewno życiorysy szczególne. Takimi osobami są na pewno naczelny kapelan Wojska Polskiego, prawosławny kapelan Szymon Fedorońko i naczelny rabin Wojska Polskiego Baruch Steinberg. Szymon Fedorońko był prawosławnym ordynariuszem Wojska Polskiego urodzonym w 1893 roku. Baruch Steinberg był 4 lata młodszy od niego. Kiedy w 1919 roku wziął udział w walkach z Ukraińcami, był już w pełni przygotowanym do tej posługi mojżeszowej rabinem. Fedorońko natomiast cały czas przygotowywał się, uczył się w różnego rodzaju szkołach prawosławnych. W pamiętną Wigilię 24 grudnia 1939 roku, podobnie jak większość duszpasterzy wojskowych wszelkich wyznań, zostali wywiezieni do więzienia w Moskwie. Trafili na Butyrki. Stamtąd, już wiosną 1940 roku, etapami zostali przewiezieni do Katynia, gdzie zostali zamordowani strzałem w potylicę.